Witamy serdecznie, kolejny odcinek kanał Prawda Sportu. Dzisiaj gościmy osobę, która mi osobiście jest dla mnie znana z tego względu, że jak jeszcze byłem dużo, dużo młodszy i on też, gdy był dużo, dużo młodszy, to on już był na Igrzyskach Olimpijskich, a ja te jego występy na tych Igrzyskach Olimpijskich pamiętam jeszcze jak gdzieś na Eurosporcie śledziłem. Radosław Kawęcki, reprezentant Polski, multimedalista Mistrzostw Świata i Europy w pływaniu. Witam Cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Radek, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Masz napięty grafik. Teraz jesteś w Warszawie, tak? Jesteście w trakcie... No właśnie, na jakim etapie teraz jesteście? Jak to Ciebie wygląda? No ogólnie mamy przygotowanie do Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy, żeby zrobić minima na Igrzyska Olimpijskie. Teraz obecnie jestem dzisiaj jeszcze w Warszawie, ale jutro wylatuję z samego rana na obóz na kadrowy do Hiszpanii na Teneryfę. Super. No to Radek, w takim razie powiedz, jak to się zaczęło? Dlaczego w ogóle zacząłeś trenować pływanie? No bo to jest czasem, mnie to na przykład fascynuje, dlaczego ktoś wybrał tą, a nie inną drogę? No próbowałem, można powiedzieć, że próbowałem wszystkich dyscyplin. Może większość dyscyplin, może nie wszystkie, ale większość. Z piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę ręczną, koszykówkę, lekką atletykę. Ale nie czułem takiego zapału, jak wskoczyłem do wody i zacząłem płynąć, męczyłem się w wodzie. Ogólnie to teraz można powiedzieć, że więcej spędzam w wodzie czasu niż ogólnie w całym życiu moim. Okej. Ale był taki moment, to było dosłownie, można powiedzieć, rok temu, że miałeś bardzo długą przerwę odpływania. Jak ty sobie poradziłeś z tym czasem, gdzie wszystko było pozamykane, gdzie nie można było absolutnie trenować? Pokażę. No bo to był taki trudny czas, szczególnie. Jest dziecko, które sprawiało mi bardzo dużo radości i dalej mi sprawia. I myślę, że z jednej strony okej, sportowo, ale też patrzę na sprawy ojca z synem. I tak się zżyliśmy, spędziliśmy mnóstwo czasu razem. Pojechaliśmy do mojej mamy w trakcie pierwszego lockdownu. Pojechaliśmy do mojej mamy, do domku jednorodzinnego. Tam jeszcze był Filip Zabrowski i Marcin Cieślak, zwany Corona Camp. I można powiedzieć, że tam zrobiliśmy bardzo dobrą robotę na lądzie. Później jak wyszliśmy do wody od 1 czerwca, czy od 2, już nie pamiętam dokładnie kiedy, pojechaliśmy na obóz kadry do Łodzi i zaczęliśmy trenować normalnie, więc myślę, że ten lockdown mi sprzyja. Znaczy, można powiedzieć, że poprawiłem dużo ćwiczeń na lądzie, wzmocniłem się. Więc myślę, że można wyciągnąć pozytywne wnioski w tym. Wtedy jeszcze widziałem na Polsacie Sportu, dzieliłeś takiego wywiadu, że trochę wtedy zaczynało wam brakować motywacji. Jak to wygląda dzisiaj? Ja myślę, że oczywiście, że jest inaczej. Oczywiście, że mamy dalej motywację. Wtedy to był początek tego lockdownu i też tak troszkę przygasaliśmy, nie wiedzieliśmy się, do czego mamy przygotowywać. Powiedzieli nam, że nie mamy igrzysk, nie mamy zawodów żadnych, nie wiadomo do kiedy. To też trochę tak człowiek przygasa, ale jak dowiedzieliśmy się, że startujemy na ISL, więc mieliśmy jakąś tam motywację do trenowania, czy to na lądzie, czy bieganie, czy jeżdżenie na rowerze, czy nawet wygłupy z synem, które czasem robię. Bawimy się na trampolinie, bo specjalnie kupiłem mu trampolinę, a więcej ja spędzałem czasu na trampolinie niż on. Więc można powiedzieć, że... To też jakaś forma treningu, prawda? Brak motywacji było przez tam 2-3 tygodnie, ale dalej ćwiczyliśmy raz, dwa razy dziennie. Ale też nie było takie flow, ale później jak pojechaliśmy właśnie do mojej mamy, to można powiedzieć, że zupełnie obróciliśmy się o 180 stopni i więcej trenowaliśmy niż mieliśmy zamiar. Okej. Powiedz, bo ty tak naprawdę, gdy miałeś, popraw mnie, jeśli powiem źle, 21 lat, ty byłeś już na Igrzyskach Olimpijskich. Jakie to jest uczucie? Bo wiesz, ja na przykład miałem 21 lat, to byłem gdzieś tam na drugim czy trzecim roku studiów i się zastanawiałem, takie bardziej przyziemne sprawy. A ty
nagle jedziesz sobie na igrzyska. Jakie to było uczucie? Ja mogę powiedzieć, że byłbym 4 lata wcześniej, ale zabrakło mi 3 tygodnie, bo zrobiłem 3 tygodnie albo miesiąc później minimum na igrzyska. No niestety to już mnie nie obowiązywało. Więc nie poleciałem do Pekinu, ale poleciałem do Londynu. No, wtedy byłem trochę rozczarowany, że nie zrobiłem tego minimum, ale zdobyłem brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów. Wtedy poczułem, że naprawdę jestem w stanie osiągnąć to, o czym marzę, typu medal Igrzysk Olimpijskich, medal Mistrzostw Świata, medal Mistrzostw Europy, mówię o seniorach. Więc jak poleciałem na Igrzyska Olimpijskie pierwsze swoje w Londynie, no to można powiedzieć, że trochę się bałem tego, trochę bałem się tej otoczki, bo nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Jest ta wioska olimpijska, jest bardzo dużo ludzi i można powiedzieć, że stres był, bardzo duży stres. No już się włączają. Proszę. Niestety bajeczkę trzeba włączyć. Powracając do igrzysk, to myślę, że 21 lat to jest dobry wiek do tego, żeby osiągać bardzo dużo. Ciężko jest wystartować raz na igrzyskach, ale też jest ciężej wystartować 2, 3, 4 razy, żeby się utrzymać w tej dużej, na wysokiej formie światowej. I u mnie jest tak, że już jestem ponad dekadę w kadrze narodowej seniorów i też dużo teraz, w wieku tam 30 lat, teraz mam 30 lat, w wieku 30 lat wymagam teraz więcej od siebie. Więcej robię. No, można powiedzieć, że czasem słabiej pływam niż wcześniej pływałem, ale to jest dla mnie to jest dla mnie wymagające, bo w wieku 30 lat się nie regeneruje człowiek, jak się regenerował 10 lat temu, w wieku 20 lat. Więc to też mam duże znaczenie. Mam teraz syna, który też któremu poświęcam bardzo dużo energii, bardzo dużo czasu. Też się nie regeneruje tak, jak się regenerowałem wcześniej, więc to też można powiedzieć, że ciężko jest z tym. Okej. Okay. Radek, powiedz tak szczerze, no bo jesteśmy na kanale Prawda Sportu, tu mówimy, bądź staramy się mówić prawdę. Czy ty żałujesz kilku takich wyścigów finałowych, gdzie na przykład coś się nie udało do końca osiągnąć, czyli zająłeś drugie, trzecie miejsce, czy byłeś poza podium? Są jakieś takie szczególne finały, gdzie do teraz się siedzisz, mówi, kurczę, żebym ten nawrót zrobił inaczej, albo mocniej pociągnął na końcówce, to może by się udało osiągnąć jakiś większy sukces? No mam w 2016 roku na Igrzyskach w Rio i w 2017 roku. Tak podejrzewałem, że to powiesz. W Mistrzostwach Świata. No mam te dwa wyścigi eliminacyjne, bo to były eliminacyjne. Tak. W jednym przegrałem 400 do wejścia do półfinału, a w 2017 chyba 700. Albo na odwrót, już nie pamiętam dokładnie jak to było. Ale to do dzisiaj mam, że drugą 50 popłynąłem za wolno, tam 31 sekund chyba prawie, a ostatnią 28. No nie wiem, albo czułem się zbyt pewny w wyścigu i zbyt pewny tego, co zrobiłem na treningach i za bardzo sobie pofolgowałem tą pierwszą setkę i później musiałem gonić. Albo po prostu podszedłem do tego zbyt amatorsko, w cudzysłowie. Więc po prostu sobie... Może na zbyt dużej pewności siebie też, nie? Dokładnie. Czasami tak jest, że czujemy się mocni, trochę odpuszczamy, żeby oszczędzać siły po prostu na te decydujące wyścigi. A w sumie właściwie, bo na początku powinien zadać to pytanie, dlaczego akurat wybrałeś styl grzbietowy? To jest dobre pytanie, bo zawsze mówię, że lubię patrzeć na sufit albo lubię często oddychać. Ale ja mało oddycham, bo bardzo długo pływam pod wodą. Więc nie wiem, no, można powiedzieć, że bardzo komfortowo się czuję na plecach. Ale w Polsce pływam delfinem, kraulem, zmiennym.
Więc nie robi mi to różnicy, aczkolwiek lubię pływać na plecach i jeżeli właśnie teraz jadę na Teneryfę, jeżeli płynę i widzę niebo, albo widzę jak samolot leci na odkrytym basenie, albo chmury fajnie idą, albo czasem jak pioruny strzelają, no to jest bardzo fajnie widowiskowe. Więc też można powiedzieć, że lubię oglądać i lubię krajobraz cały. A że jest na odkrytym basenie, okay, a ja mam na plecach, to można sobie popatrzeć. To tylko warto skorzystać, tak? Czyli wykorzystujesz te elementy takie jakby niestandardowe, no bo pewnie inna sobie powiedziała, a no tam mi się po prostu lepiej tym stylem pływało, a dla ciebie argumentem jest fakt, że oglądasz niebo. Super, bardzo ciekawe. Radek, był taki okres w pływaniu, gdzie kostiumy z poliuretanu zrobiły mega furorę do tego stopnia, że rekordy zostały, świata oczywiście, inne pozostałe Europy również, tak wyśrubowane. I pewnego dnia FIBA stwierdziła, przepraszam, nie FIBA, FIBA jest koszykówce, wasza światowa federacja, tak, FIMA, stwierdziła, że odchodzimy zupełnie od tych kostiumów polietanowych i tak naprawdę zaczęła się nowa era w pływaniu. Jak ty oceniasz tą decyzję? Czy ona była właściwa wtedy? Czy jakby można było ją zrobić wcześniej? Albo może jakby była zbędna? Ja myślę, że jest właściwa, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli mamy te stroje startowe, te cały kombinezon, to czym jesteś grubszy, tym jest łatwiej trochę. Bo bardziej cię wyciąga na wodzie i możesz lepiej utrzymać sylwetkę, męczysz się mniej, no to jest fajnie. Tutaj, teraz, jak mamy tylko kąpielówkę, raczej mamy tylko, można powiedzieć, krótkie spodenki, no to trzeba nie dość, że wzmocnić brzuch, plecy, ręce, nogi, wszystko trzeba potrenować dwa razy więcej, żeby był ten podobny albo ten sam efekt. Więc moim zdaniem jest dobrze teraz, że mamy takie stroje, jakie mamy, niż jak były te kombinezony, bo nie, szczerze nie chciałoby mi się znowu ubierać 45 minut tego stroju, a tak to ubieram 5 minut jak jest nowy, 2 minuty jak jest używany, więc jest lepiej. Mniej czasu na męczenie się ubierając się, niż może nie niż jest to warte, ale no jest lepiej, jest wygodniej. Powiem szczerze, jest wygodniej. A też było faktycznie tak, że niektórzy po prostu lepsze mieli te kostiumy, dlatego też byłoby im łatwiej pływać i osiągać te lepsze wyniki niż pozostali. Czyli na przykład taka typowa czołówka w każdej z kategorii. Kiedyś usłyszałem, że jeden zawodnik, nie będę mówił z imienia i nazwiska, ale jeden zawodnik ubierał dwie skóry. Dwa stroje startowe na siebie i startował. Potem obcinał i wyrzucał do śmieci. A jeden strój kosztuje 1200 zł. Kosztował. Czy tam 1600. I były... Zdradzisz chociaż, czy to był Polak, czy to był ktoś spoza naszego kraju? W Polsce niestety nie możemy sobie na takie coś pozwolić. Mamy ogranicznik budżetowy. No. Nie zarabiamy, nie dostajemy tyle pieniędzy, co niektóre federacje. No. Właśnie, zaraz do tego przejdziemy, bo to jest bardzo ważny temat. To trochę na ten temat właśnie finansów opowiesz, nie? Były odmiany. Były takie, że połączone płaty. Tutaj była taka siatka, połączone płaty. Takie, nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało. To było ze Speedo, ale ja pływałem w arenie. Od X lat pływam w arenie. Mi naprawdę najlepiej się czuję w tym. Pływam w X-Glide, też w całym stroju, też się ciężko nakładało wszystko, ale tak jak mówiłem, że wcześniej, myślę, że to, co się dzieje teraz i jak startujemy, w jakich strojach, jest dla mnie zdecydowanie lepiej, jest równa rywalizacja, wszyscy mamy takie same stroje, nikt nie ma z wyższej rangi, nikt nie ma z niższej rangi. Wszyscy mamy takie same stroje, tylko z innych firm. I wszystko, cała federacja światowa przechodzi tak, że jak jest coś odrobinę więcej, czy to jakiegoś składniku, czy czegoś, to po prostu nie przechodzi to i
Wszyscy mamy takie same stroje. No i faktycznie to jest takie, myślę, że sprawiedliwe rozwiązanie. No tak, wspomniałeś o tych finansach. Powiedz, czy naprawdę ciężko jest w Polsce trenować pływanie? I też od razu zadam drugie pytanie, widzisz jakieś perspektywy do rozwoju tej dziedziny? Bo ty wychodzisz z tego pokolenia, powiedzmy, sporych sukcesów polskiego pływania, no bo byłeś ty, byłaś o ty, były, była Otylia Jędrzejczak, która oczywiście jest starsza, ale jakby pływała razem z sobą w tym czasie. Paweł Korzeniowski, Konrad Czerniak, wy naprawdę osiągnęliście wiele sukcesów. Jak uważasz, czy w przyszłości jest szansa na powtórzenie takich sukcesów wśród tych nowego pokolenia, który teraz pływa na polskich pływalniach? Myślę, że tak, bo teraz potem właśnie w trakcie naszej tej pandemii, od tamtego roku ludzie są głodni rywalizacji, głodni chodzenia na siłownię, na baseny, na no wszystko. Znaczy, ludzie byli przyzwyczajeni, że mamy wszystko otwarte i możemy wszędzie sobie wchodzić, możemy wszystko robić. No teraz nie mamy tak. Niestety są ograniczenia, jakie mamy. Mamy taki czas, jaki mamy. Ale jeżeli ludzie, czy tam dzieci, czy młodzież, czy seniorzy są głodni trenowania, głodni sportu, głodni wszystkiego, co tu się dzieje dokładnie na naszym świecie, więc myślę, że jesteśmy w stanie wytrenować mistrzów świata, mistrzów Europy, mistrzów olimpijskich. Jak będą chcieli tak jak teraz chcą, to myślę, że na pewno będziemy mieli, będziemy się z tego cieszyć. Ja nie wiem, do kiedy ja będę trenował, nie wiem, zobaczymy. Czy będę trenował do Tokio, czy będę trenował do Paryża. Myślę, że ta druga część jest bardziej realna niż ta pierwsza. Nawet trener, czy moja mama, czy mój brat śmieją się ze mnie, że jestem jak wino. Czym starszy, tym lepszy. Ile w tym prawdy, to zobaczymy. Okaże się na Mistrzostwach Polski, na Mistrzostwach Europy i na Igrzyskach. Okej, a wracając do pierwszego pytania, czyli jak to wygląda bycie pływakiem? Czy ty na przykład z swojej perspektywy możesz sobie też pozwolić na skupienie się tylko i wyłącznie na pływaniu, czyli po prostu, że te środki finansowe, które wy otrzymujecie, są wystarczające? Czy na przykład masz też jakichś sponsorów prywatnie? Mam sponsorów obecnie. Przepraszam, to chcesz? Dobrze. Obecnie mam KGHM, ze mną współpracuje od 8 lat. Tak samo Arena ze mną współpracuje. Teraz doszła Fundacja Feniks. Mam firmę Savre, więc nie mogę narzekać, jest dobrze. Ale porównując do innych sportów, typu drużynowych, jest zdecydowanie u nas gorzej, bo niestety pływanie jest u nas niszowe. Jest mało mówią o tym, mało pokazują. Tak jak było teraz, mieliśmy zawody, co byłem 6 tygodni w Budapeszcie. Byliśmy odizolowani od wszystkich, sami startowaliśmy tylko. Zawody ISL, myślę, że są naprawdę na wysokiej rangi światowej. Coś podobnego ma to być jak Premier League w piłce nożnej. Fajnie też można tam się pościgać, a nam brakuje rywalizacji światowej. Brakuje nam spływania z najlepszymi. Ścigać się z każdą osobą, którą ścigasz się na Mistrzostwach Świata, czy Mistrzostwach Europy, czy Igrzyskach. Żebyśmy się zgrali tak, mówię na własnym przykładzie, żebym się nie stresował w ogóle, jak idę na igrzyska, mówię, o patrz, to jest Ryan Murphy, Jezu, jaki on jest mocny. No nie, z nim tutaj rozmawiasz, z nim spędzasz czas, tutaj fajnie śmiejesz się, czasem się podpytujesz, jak trenujesz, co robisz na siłowni, co robisz na lądzie, więc to też jest fajne, bo można się zżyć z tymi osobami, więc jest łatwiej. I Przykro mi było, że ISL nie było pokazywane w ogóle w Polsce. Musieliśmy myśleć, kombinować, jak nasza rodzina, nasi przyjaciele, nasi znajomi, nasza drużyna z klubów
polskich klubów, żeby mogła obejrzeć nas, jak startujemy i reprezentujemy nasz kraj. No to jest duży problem. Ja jakby to też odnosząc się do tego pytania o przyszłe pokolenia w pływaniu odnoszę, że z tym to może być taki kolejny czynnik, gdzie osoba, która będzie trenowała pływanie, na przykład odpuści, bo stwierdzi, że no okej, ja mogę sobie pozwolić na takie spokojne trenowanie tak jak ty, ale jakby muszę się na początku jakby pokazać, żeby ci sponsorzy cię dostrzegli w pewnym stopniu. A jeśli to jest pewnego rodzaju ryzyko i on na przykład może odpuścić, bo on na przykład też jednocześnie, nie wiem, trenuje piłkę nożną i pójdzie sobie w stronę piłki nożnej. I tego się właśnie obawiam. A nasza federacja, jak to wygląda? Czy ona wspiera młodych adeptów pływania w jakiś sposób? Jakieś programy rozwojowe, finansowanie? Są programy rozwojowe. Nam dokładnie nie wiem, bo już dawno nie byłem młody, czy młodzieżowcem. Ostatnio się śmiali ze mnie, że 7 lat temu skończyłem wiek młodzieżowca, bo do 23 lat mamy. I niestety albo stety, nie ingeruję w tam, co tam się dzieje w młodych latach. Jeżeli ktoś chce ze mną pogadać tam o pływaniu, czy tam o życiu moim prywatnym, typu jak robię posiłki, czy mam coś dodatkowego, czy mam catering, czy nie, czy jak funkcjonuję w ciągu dnia, to dzieci się pytają o to. Oczywiście rozmawiam z nimi i pytają się o cele, o marzenia, o to, jak przełamuje stresy. Dzieci są głodne tego, żeby starszy kolega, czy tam starszy człowiek opowiedział, jak podejmować decyzje, jak rozwiązywać swoje problemy, typu stres, jak rozwiązywać nawet problemy zdrowotne, które ja czasem nie mam, czasem mam. Mam problemy z plecami już od 8 lat i też próbuję wszystkiego, no ale no niestety, no, trzeba trenować, trzeba dążyć do tego. Oczywiście dbam o zdrowie, chodzę do fizjoterapeuty, chodzę na jakieś badania, czy jest wszystko dobrze. I też trzeba dzieciom opowiadać o tym, że trzeba dbać o to zdrowie i trzeba kontrolować wszystko, bo nie mówię w młodych latach, tylko później w wieku 30-40 lat może ci się wszystko odbić, to co robiłeś wcześniej, jak miałeś 15 lat, czy tam 20. Czyli tak naprawdę pełnisz rolę mentora i to jest bardzo fajne, bo jakby na każdym etapie rozwoju potrzebna jest taka osoba, która ma doświadczenie i która w pewnym stopniu jest w stanie nam wskazać pewną drogę, prawda? Ostatnio mi koleżanka z grupy powiedziała, że jestem psychologiem. Ja nawet studiów nie mam psychologa ani nic, tylko po prostu mówię na swoim przykładzie życiu prywatnym czy tam nawet sportowym i to można wszystko podzielić. I ja też, ja współpracuję z psychologiem, ja się nie kryję z tym. Współpracuję już z psychologiem od 4-5 lat i jest mi dobrze z tym, jeżeli mam problem jakiś sportowy, prywatny, idę do psychologa, pogadam, wyjaśnię wszystko i jest mi dobrze. Ludzie boją się mówić o tym, że jakiś tam mają problem życiowy, sportowy, prywatny czy biznesowy. Nie wiem czemu. To nie jest to, że ludzie będą oceniać kogoś po tym, że ktoś chodzi na zajęcia z psychologii, bo ma problem. Moim zdaniem trzeba chodzić nawet dla własnego dobra. Jeżeli się czujesz dobrze, idziesz do psychologa, może coś się wyjaśni, że masz jakiś problem. Nie wiadomo. Bardzo, bardzo mądre słowa lubisz, bo tak naprawdę mówisz, bo tak naprawdę w Polsce jest z tym duży problem. W krajach Europy Zachodniej już to dawno ten model współpracy z psychologiem funkcjonuje i tak naprawdę też pewnie nie raz, nie dwa przyczynił się do jakichś większych sukcesów. Radek, dwa pytania na koniec. Jedno takie bardziej na czas teraźniejszy. Powoli, powoli zbliżają się Igrzyska Olimpijskie. Jaki ty masz cel na te Igrzyska Olimpijskie? Taki minimum. Minimum? Mhm. To jest finał. Maksimum? Okay. Złoty medal. I co, jak myślisz, są szanse, żeby chociaż na tym podium stanąć? Szanse są zawsze. Zobaczymy, czy po pierwsze Igrzyska się odbędą.
No właśnie. Czy drugie, jeżeli zdrowie mi dopisze, a na razie dopisuję odpukać w niemalowane, na razie dopisuję, w grudniu miałem tam jakiś problem z plecami, jak pływałem, mieliśmy na Mistrzostwach Polski, ale już wszystko jest dobrze, dbam o te plecy, regularnie chodzę do fizjoterapeuty, żeby nic mi się nie stało. Jeżeli mnie coś pobolewa, trochę poluźnię trening i mówię trenerowi jednemu czy drugiemu, mówię swojemu fizjoterapeucie, że mam problem, więc szybko reaguję na to, żeby nie mieć tego przypadku, co miałem na Mistrzostwach Polski w czasie finału na Stogrzbietem, że przed finałem niestety schodziłem ze schodów. To jest nic, ale przesunął mi się krąg i ledwo co doszedłem do finału na Stogrzbietem. Wystartowałem z bólem, bo z bólem, tylko później już niestety ledwo co wyszedłem z wody. Musieli mi pomóc, ledwo co szedłem, ale nie lubię się rozczulać nad sobą, więc skończymy ten temat, bo zdrowie jest najważniejsze. Dziecko też jest zdrowe, więc czego chcieć więcej? No dokładnie, dokładnie, masz rację. No i ostatnie pytanie. Jak ty wyobrażasz siebie po zakończeniu kariery sportowej? Jakie masz plany na siebie? Mam tam jakieś pomysły, tylko przez ten... Miałem to zrobić już w tamtym roku. Po igrzyskach miałem już tam działać. Niestety przez tą pandemię wszystko mi się poprzesuwało. Musiałem inaczej myśleć. Ogólnie teraz w wakacje, te wakacje będę robił obóz sportowy. Chyba tam dwa terminy będą. Na razie dwa terminy. Pod moim imieniem i nazwiskiem będzie obóz. Ja będę na jednym turnusie chyba 3 dni albo 4. Albo tutaj 3 dni i tutaj 3 dni, to muszę tam jeszcze popatrzeć, jak tam będę dysponował z czasem, ale oczywiście będzie spotkanie z dzieciakami, będę robił obozy, mam też jeszcze pomysł jakiś na dodatkowe tam swoje biznesy takie. Na razie nie będę mówił, żeby nie zapeszyć, bo już tak myślę od paru dobrych lat na ten temat. Czy pójdę w trenerkę? Nie. Nie. A dlaczego nie? Nie czujesz tego? Po pierwsze nie czuję tego, a drugie ja mogę robić warsztaty, mogę spędzać z dziećmi czas, chwilę, pogadać z nimi, ale wiem ile to wyrzeczeń jest u trenera, wiem ile to jest spraw do załatwienia, wiem ile się nie ma, w sensie w domu. Trenera. No, a czy mój synek zasługuje na to, żeby znowu ojca nie było? Non stop? No nie. No nie. Teraz wyjeżdżam jako zawodnik. Teraz znowu jadę na 2 tygodnie, jutro lecę. Później mamy tydzień, chyba jesteśmy w Warszawie, znowu jedziemy na obóz, później znowu coś, znowu przerwa, znowu wyjazd. Znowu mnie nie ma, znowu wyjeżdżam. Też słyszę od tatka non-stop, tato tęsknie. Przykre to jest, niestety, ale muszę to wytrzymać, ale mu odwdzięczę to, jak wrócę z igrzysk na pewno. Radek, bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie. Jak już będziesz miał takie marketingowe kwestie przygotowane a propos tego Twojego kampu wakacyjnego, no to też nam podeślij, to my udostępnimy w naszej sieci. Pewnie powinno być już wszystko udostępnione. No to super. A moi drodzy, waszym gościem był Radosław Kawęcki, kochający ojciec, mentor, psycholog, jak się podczas naszego dzisiejszego spotkania dowiedzieliśmy, oraz wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy. Radek, życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, bo jest najważniejsze, sukcesów na tych igrzyskach, które mam nadzieję się odbędą. W zeszłym roku cieszyłeś się, że się nie odbyły. Ciekawe, jak to wygląda w tym roku, ale już jakby nie odpowiadaj, zostawmy to jako pewną tajemnicę, ale widać po Twojej minie, że raczej się cieszysz. No i co? Jak? Bardzo się cieszę. Bardzo. No to od razu było widać. A Wy, drodzy widzowie, dajcie znać koniecznie, czy Wam się podobało. Jak będzie możliwość, to obserwujcie Radka, bo jak widzicie, nie tylko dba o to, żeby osiągać sukcesy na dzisiaj, ale też myśli o naszej młodzieży, żeby się rozwijała i żeby osiągnęła sukcesy przynajmniej takie jak on. Bardzo dziękuję i trzymajcie się. Do zobaczenia. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie.